Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu ABC, CBD, THC. Dzisiaj kontynuacja tematu akcyzy. Jak się okazuje, w rozmowach z moimi klientami czy też potencjalnymi klientami bardzo często akcyza jest tematem wręcz topowym. Jak teraz wygląda sytuacja z akcyzą na rynku? Posiadamy jako kancelaria bieżące informacje akcyzowe, które wskazują, że zarówno susz konopny, jak i pre-rollsy powinny być opodatkowane akcyzą, jako wyroby tytoniowe i jako papierosy do palenia. Ostatnimi czasy mieliśmy też u potencjalnego klienta kontrolę. Była to kontrola celno-skarbowa. Klientka ta nie posiadała takich dokumentów jak wiążące informacje akcyzowe, a mimo to urząd stwierdził, że sprzedawany przez nią susz podlega podatku akcyzowemu. Jest to wyrób akcyzowy. Najprawdopodobniej klientka ta będzie musiała zapłacić akcyzę za okres wsteczny. Na razie jesteśmy na etapie wyjaśniania całej sytuacji z urzędem i na bieżąco będziemy Was informować. Niemniej jednak pamiętajcie i miejcie to na uwadze, że prawdopodobnie akcyza będzie w Polsce. Trzeba ją będzie płacić, więc warto jest to uwzględnić w prowadzonej działalności i po prostu w ponoszonych kosztach.